Jędrzejów. Tu mieszka Ghibli. Pewnego dnia widzi za oknem prawdziwego kosmitę. Zafascynowany postanawia udać się do stacji kosmicznej i zostać kosmonautą. Chce badać obce planety i poznawać nowe cywilizacje. Czy mu się to uda? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 12 tysięcy kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę i zapraszam do oglądania. Jeśli podobają Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem. Dziękuję. Yo, siemano, z tej strony skamuflowany Ghibli i muszę Wam się czymś pochwalić. Otóż niedawno postanowiłem, że zostanę hodowcą krów, tylko mam mały problem. Pewnie zastanawiacie się, czemu tak tutaj siedzę, skamuflowany, żeby mnie nie było widać. Otóż słuchajcie, ktoś okrada moje krowy i nie mam pojęcia, kto to jest. Siedziałem tutaj praktycznie całą noc, żeby dowiedzieć się, kto dzisiejszej nocy ukradnie mi kolejną krowę, ponieważ codziennie znikały mi tak dwie krowy i słuchajcie, nikt się nie zjawił, także nie mam zielonego pojęcia nadal, jakim cudem te krowy uciekają, czy ktoś je zabiera, ale jeśli jeszcze tego nie robicie i chcecie mi pomóc właśnie w poszukiwaniach tego sprawcy, to już teraz zostawcie kciuka w górę. Jeśli jeszcze tego nie robicie, wasz guzik subskrypcji jest czerwony, koniecznie już teraz zamieńcie go na szary z dzwoneczkiem, ponieważ już niedługo wbijamy 1 800 000 subów i wpadajcie do sklepu edgyplay.pl. Wiecie co, razi mnie troszeczkę w oczy po prostu ten hełmik, w sumie ogranicza moje pole widzenia. Ja chyba za momencik idę na śniadanko, strasznie mi się chce spać. Ej, co to jest? Co to jest za potwór? Ej, co to jest? Czy to jest jakiś ufoludek? Ej, to UFO mi kradnie. Co? Patrzcie, co jest grane. Ej, co on? Patrzcie, na smyczy wziął krowę, ale w ogóle nie umie jej zabrać. Haha, nie wyprowadził jej. O dobra, teraz uciekają moje krówki, ty. Jak on to zrobił? W ogóle nie wyprowadził tej krowy, słuchajcie. Za szybko się pospieszył i mamy tutaj ślad. Ej, o nie, muszę się schować. Ty, dobra, żeby mnie tylko nie zobaczył. Bierze tą krowę na smyczy. Co wy, czyli wychodzi na to. Szybko zamykamy zagrody. Mam nadzieję, że w ogóle on nie jest przeciwko mnie źle nastawiony. Gdzie on poszedł? Pewnie tutaj gdzieś jego jest statek kosmiczny. O co tutaj konkretnie chodzi? To nie mam zielonego pojęcia. Tutaj, ej, co to jest? Czegoś takiego nie widziałem. Co to jest? Jakaś dziwna skrzynka? Ej, to jest może jakaś pozostałość po UFO? Nie wiem, może to, słuchajcie, coś znaczącego. O nie, zniszczyłem to. I co teraz będzie, słuchajcie? No nie, ja w ogóle muszę coś z tym zrobić. Tego tak nie zostawię. Wychodzi na to, że krowy, które mi giną, po prostu są zabierane przez UFO. Nawet nie wiedziałem, słuchajcie, że UFO tutaj istnieje. Nie wiem, czy to się sąsiad przebrał, czy o co chodzi, ale muszę się szybko tego dowiedzieć. Lecimy czym prędzej do Lumi i mam nadzieję, że ona mi jakoś pomoże rozwiązać ten problem, bo to jest po prostu nienormalne. Człowiek chce sobie hodować krowy, a nie może, ponieważ są mu zabierane. Napiszcie, co wy byście zrobili w tej sytuacji. A ja, słuchajcie, idę się poradzić do Lumi. Zobaczymy w ogóle, czy jest w domku. Także zapukamy. Puk, puk, Lumi, jesteś tam? Jesteś tam? Może ona śpi, słuchajcie, bo jest dopiero dzień. Poranek, tak naprawdę 7 godzina gdzieś mniej więcej na oko. Zobaczymy, czy ona tutaj śpi. Lumi, pobudka, co ty tutaj? Nie słyszałeś, jak pukałam do ciebie? Siemanko. Chwilkę temu. A co ty w ogóle masz takie przebranie jakieś dziwne? O co chodzi? To jest mój kamuflaż. Całą noc siedziałem i słuchaj, chciałem złapać sprawcę, który kradnie mi krowy. Tak się składa, że już wiem najprawdopodobniej, kto za tym stoi. To jest UFO. I słuchaj, musimy po prostu coś z tym zrobić. Masz jakiś pomysł, co można zrobić z UFO, żeby zatrzymać UFO ludków, żeby mi nie kradli po prostu krów? Ty chyba zwariowałeś UFO, że UFO ci kradnie krowy, przecież UFO nie istnieje, no co ty gadasz za głupoty? Słuchaj, ufoludek to był normalnie taki, wiesz co, potworek jakby zielony. I tak naprawdę, ja słuchaj, chyba wiesz co, polecę w kosmos i im odbiorę te normalnie moje krowy. Chcesz jechać ze mną, słuchaj? Ja jedę tutaj, jest w ogóle stacja kosmiczna, wiesz co, tam mają różne statki kosmiczne i tak dalej. Ja wiesz co, w sumie chciałbym polecieć w kosmos, co ty o tym myślisz, żebyśmy zostali kosmonautami? Nie, no przestań, no takie głupie, ty masz jakieś pomysły po prostu jak nie wiem co. Wiesz co, ja po prostu może pójdę na jakieś zakupki, o tutaj mam jakiś fajny sklepik, a ty leć sobie w ten kosmos, w ogóle nie mam pojęcia, no dobra, jak tam po prostu polecisz. No dzięki za pomoc, Lumi, dzięki za pomoc, pomogłaś, fajnie. Oj, Lumi, słuchajcie, mi niestety nic nie pomogła, samemu będę musiał rozwikłać zagadkę, ale nie pozwolę na to, żeby ktoś bezprawnie kradł sobie moje krowy. Słuchajcie, w sumie z drugiej strony chciałbym polecieć w kosmos i zobaczyć, jak wygląda świat po prostu ludzi na innej planecie.
wiecie. Okej, patrzcie, tutaj jest w ogóle stacja kosmiczna. Ja bym musiał pewnie się tam dostać, pewnie mają tam jakąś rekrutację. Będę musiał przejść jakieś egzaminy, żeby w ogóle polecieć w kosmos. Albo możemy to, słuchajcie, po cichutku jakoś się tam wkraść, czekajcie. Stacja kosmiczna, zadzwonimy, kulturalnie jak na razie. Nikt nie tutaj nie odpowiada, pewnie są zajęci, prowadzą pewnie jakieś badania czy coś. Pełno laserów, słuchajcie, ale my postaramy się to obejść bokiem. Jak zwykle po naszemu może zdejmę ten tutaj mój strój, żeby lepiej już wyglądać, bardziej elegancko, kulturalnie, bo będę musiał tutaj pogadać. No i tutaj ja nie mogę, no i pięknie możemy tutaj się dostać. No i ej, ktoś tam jest, widzicie? Patrzcie, ludzie przy komputerach tutaj, nie wiem, pracują pewnie nad jakimiś wynalazkami z innej planety. Ej, jest tutaj nawet jakaś pani. Patrzcie. Ty jesteś? Co ty tutaj robisz? Dzień dobry, czemu przepraszam. Czemu ty tutaj wszedłeś w ogóle na teren naszej pracowni? O ja co tu chodzi? Ja chcę być kosmonautą, mogę wejść tutaj do waszej bazy? Proszę, proszę. No wiesz co, no ja nie wiem, czy to jest w ogóle dobry pomysł, żebyś ty tutaj wszedł, ale drzwi są zamknięte. Jak ty je otworzyłeś? Ale otworzyłem, proszę pani. Pani tutaj jest szefową tej stacji kosmicznej. Tak, i tutaj jest zakaz wchodzenia. Nikt obcy nie może tutaj wchodzić, więc także zapraszam, ale, drzwi tutaj otwarte. Ale proszę otwarte. Pani... Ja chcę zostać kosmonautą, ja chcę po prostu podróżować między planetami, lecieć statkiem kosmicznym, dałby się coś rady zrobić? Proszę, ja muszę odzyskać moje krowy, ponieważ ufolutki ukradły mi krowy. To ty gadasz naprawdę? No dobrze, no to w takim razie, wiesz co, jednak ja ciebie muszę tutaj zobaczyć, ale ty nie wiesz, że drzwi za sobą się zamyka? Zapraszam, przepraszam. Przepraszam, jak tutaj, pani się nazywa w ogóle? Czekajcie, ja nazywam się Monika. Aha, ja jestem Moniko. Tutaj naukowcem, tak? Wiesz co, najpierw przeprowadzę to z tobą taką rozmowę prywatną, a później przejdziemy do całej grupy. Dobrze. Proszę bardzo, zamknij drzwi za sobą. Tak, słucham. Ja mam nadzieję, że mnie pani przyjmie, bo ja muszę lecieć w kosmos, ale to jest moje marzenie. Ale chwileczka, dopiero się okaże, czy ty się tutaj na szkolenie dostaniesz. Ja. Po pierwsze, jak się nazywasz, musisz mi powiedzieć. Pan G-Play. Pan G-Play, dobrze, zapiszę w komputerze, pan G-Play, dobrze, ale ty chcesz być tutaj kosmonautą i tu tak chodzisz w jedną i w drugą, no zachowuj tak, się tak, może tak, trochę, ja chcę już co? Szybko lecieć dzisiaj w kosmos. Dobra, jak najszybciej, słuchaj, proszę pani, słuchaj, mi się spieszy, pytanie, krowy mi uciekają. Pytanie. Gdzie się widzisz za 5 lat, panie G-Play? Za 5 lat widzę się w kosmosie, na Marsie, albo nie wiem, Merkury może, może na Słońce nawet chciałbym polecieć. A masz jakieś doświadczenie z tym kosmosem? Słucham? Masz jakieś doświadczenie z kosmosem? Byłeś tam kiedyś? No oczywiście, widzimy na co dzień kosmos. Wystarczy popatrzeć na górę, w gwiazdy i tam się dzieją niesamowite rzeczy, proszę pani. No proszę, niech dobrze, mi pani przyjmie już. Dobrze, a teraz ostatnie pytanie. Czy ty się boisz kosmitów? No, kosmitów? I tak i nie. Ciężkie pytanie. Widziałem ostatnio kosmitę i ogólnie nie zatrzymałem go, ale też nie uciekałem. Dobrze, no to w takim razie... Ja, wiesz co, jesteś bardzo interesującą osobą, więc zapraszam ciebie tutaj na szkolenie. A często, już... proszę pani, kosmici przylatują na Ziemię? No, niestety w tej chwili nie mogę ci odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ ja osobiście żadnego na tej Ziemi jeszcze nie widziałam. Jaki piękny skafander kosmiczny, no, taka dobrze. Flaga. Ale czekaj, chciałbym czekaj, polecieć czekaj. Na Marsa i taką flagę wbić normalnie i oznaczyć, że po prostu odkryłem tą planetę niesamowitą. Takie ale skafandry ja widzę... dostają wszyscy kosmonauci, którzy się dostaną do was. Tak, ja widzę, że ty chyba coś wiesz na temat naszego szkolenia, ponieważ teraz organizujemy wyjazd na Marsa. Więc w takim razie ja stanę na stole i uwaga, uwaga. Witam was na szkoleniu, na który siema. Po prostu Andrew. Nauczę was... Ej, my kumplami, kosmonautami? Czy dobra, przestań, ja już nie będę gadał. Przepraszam, czy przepraszam. Czy ktoś z was już kiedyś był w kosmosie? Ha? Nikt nie był, bo dobra. Dopiero odbywamy to szkolenie. Co to za pytanie? Wam tak, możecie tam polecieć, ale jak tam polecicie, to później wiecie, jak będziecie wyglądać? A właśnie, że tak. Ej, co to jest? Co to jest w ogóle? Co pani sobie żarty robi? Ej, jako... A wiecie, czym tam polecicie? To jest... Polecicie właśnie. Ja wiem, co to jest. To jest rakieta, to jest rakieta. Tak. To jest bardzo ciężka rakieta. Każdy z was taką dostanie, żeby polecieć. I jeżeli nie będziecie nosić właśnie takiego stroju, no to po prostu będziecie wyglądać tak. Za każdym razem, kiedy wyjdziecie ze swojej rakiety i ze swojego domku. Dobra, ponieważ każdy a kiedy z was lecimy? Proszę pani, ja chcę już lecieć. Ja tutaj po prostu chcę już lecieć ten kosmos. No, proszę, słuchaj. No te przygotowania, myślę, że tak z 6 miesięcy będą trwały. Co? Będziecie musieli nauczyć się, ja tam muszę iść jest do toalety. Inna grawitacja. Gdzie tu jest toaleta? Tutaj nie ma, do jakieś toalety? Komputerki. No dobrze, niech on idzie do tej toalety.
Dobra, ja nie mogę, słuchajcie, jakie mi 6 miesięcy, co ta babka w ogóle gada, ja muszę już teraz lecieć w kosmos, nie wiem co mam wymyślić, musimy ją coś ogólnie jakoś tutaj podejść, nie wiem właśnie, czekajcie, gdzie ona poszła. Przepraszam, co jeszcze musimy zrobić, żeby przejść ten egzamin, ja już bym chciał go skończyć. Ale nie ma takiej możliwości, najszybsza nasza rakieta, która właśnie, o, jest taka, wyleci stąd dopiero za 6 miesięcy, wcześniej nie, ale słuchaj, ja mam w sumie jeszcze jeden taki plan. Chodź, ja cię muszę zabrać jeszcze na trzeci test, który będzie wyglądał właśnie w ten sposób. Idziesz za mną? Tak, tak, idę. Dobrze. Idę. Co to będzie? Jak to będzie wyglądać, pani tutaj to doktor? To będzie coś strasznego. Pani jest doktorem, profesorem, czy jak? Słucham? Pani jest doktorem, profesorem, czy kim? Jestem profesorem, więc... Jeżeli klikniesz tutaj oto ten guziczek, to zobaczysz, jak twoje ciało będzie zachowywało się właśnie na Marsie. Tak? Niemożliwe, tak. Dobra. Klikam. Klikniesz, chwilka musi minąć, no i zobaczysz, że nie będziesz tak chodził tak normalnie. Poczekaj, bo to chwilę trwa, a ja ci wyjaśnię, jak będzie wyglądała twoja droga. Będziesz musiał po prostu tutaj przejść przez te takie... Ja nie mogę, widzisz? Tutaj nie ma grawitacji. Jak wysoko potrafię skakać, ale super normalnie. No ale ja słuchaj, już bym był najlepszy. O nie, prawie do lawy wpadłem, to jest niebezpieczne, bo można skręcić kostkę. Dobra, co mam robić? Musisz przejść po prostu ten tor. Ja tu obserwuję Ja nie mogę, już straciłem ten efekt jakoś i się tutaj podpaliłem. Niestety, ale mam nadzieję, że dam mogę. Radę. Okej, okay, oła, dobra, tutaj ukułem się, dobra. I uwaga, dobra, wyskoczyłem. To jest naprawdę ciężko opanować, jak nie ma grawitacji. No, niestety jesteś już skreślony. Nie, to niemożliwe, jak to? Ja tutaj bardzo z tą świetnie sobie radzę, pani profesor. Absolutnie. Dobra, 3 serduszka mi zostały, ale dobrze mi poszło, niech pani nie przesadza, no. Pani zostaje pan skreślony, ale nie może pan klękać i nie wiadomo co. Proszę, ja idę do mojej pani tutaj. Pani profesor. Proszę mi nie zawracać. Nie, po prostu głowy, to jest skandal. Ja już chciałem normalnie, jeszcze wpadłem w lawę, no pięknie, słuchajcie. Nie wiem, ja coś muszę wykombinować i po cichutku, nie wiem, wziąłbym po prostu ich tą rakietę i poleciał sobie samemu w ten kosmos, co jak będę odbywał jakieś tu rekrutacje, szkolenia, to nie dla mnie takie rzeczy. Słuchajcie, potrzebuję ogólnie i tak jakiegoś wsparcia. O, Lumi, szybko, chodź tutaj, szybko, właź. Lumi, bo tutaj zaraz przyjdzie pani profesor. Chodź. Jaka pani profesor? Słuchaj, jest tutaj taka babka, która pilnuje tutaj tej bazy kosmicznej i oni tutaj mają, słuchaj, gdzieś rakiety. Nie da rady przejść tego szkolenia i dopiero za pół roku ich rakiety chcą wystartować na Marsa, a my musimy lecieć już dzisiaj. Lecisz ze mną? No, podjęłam decyzję, że tak. No i świetnie, no i słuchaj, dobra, to robimy tak. W ogóle jakieś takie cukierki, mam jakiś taki dziwny głos, ja nie wiem, w ogóle jakaś dziwna kobieta mi je dała. Czekaj. Nie wiem, o co w ogóle nie chodzi. Nie, żadnych obcych cukierków, słuchaj, musimy teraz znaleźć, gdzie oni trzymają tutaj rakiety, jakieś skafandry, przejdziemy lecieć sami w kosmos, nie potrzebujemy jakichś głupich szkoleń. Ale super! Ty! Mam tutaj rakietę, mam tutaj w ogóle podstawkę pod rakietę, słuchaj, i w ogóle tutaj jest taka apteczka, słuchaj, może ona nam tutaj pomoże po prostu, wiesz co, przystosować się do tego, jak to się nazywa, po prostu do warunków w kosmosie, także klikamy. W ogóle dostałem tutaj jakieś rzeczy, patrz, jakieś jedzenie. Ty, w ogóle jak ty wyglądasz, jaki ty masz strój, ty widziałeś? Ty, słuchaj. Ja nie mogę, teraz mamy fajne skafandry, ty też, tylko w ogóle tutaj, słuchaj, masz na głowie taką jakby kopułę szklaną, tylko to w ogóle chyba jest na ciebie, nie wiem, za duże, i nawet masz taki plecaczek, weź się popatrz bardziej, dobra, widziałem, taki plecaczek masz normalnie na plecach, nieźle, tutaj są jeszcze, słuchaj, jakieś skafandry, także moglibyśmy to ubrać, takie czerwone i szare, są tutaj jeszcze jakieś inne rzeczy, także to wszystko na pewno się przyda, i słuchaj, jest tutaj też flaga, musimy, pamiętaj, wbić flagę, jak już polecimy na inną planetę. Jeszcze tutaj kluczem by się popsuła rakieta. No i myślę, że możemy, słuchaj, lecieć. Także teraz po cichutku, żeby tylko ta babka, ona prowadzi tam szkolenia. Musimy sobie uciec. Będziemy rozkładać te rakiety. Dobra, dawaj. Będziemy rozkładać tutaj szybciutko te rakiety. Zwiwamy. Dawaj. Tutaj jeszcze ubrałem jakąś zbrojkę, także to też w sumie mogę później. Albo dobra, już ubiorę, słuchaj, na siebie. O nie, teraz trochę mnie widzę, ale to nic, jakoś jest dobrze. Dobra, także tak to wygląda na razie, jest to jakieś chyba wzmocnienie. Dobra, szybko wsiadamy tutaj w samochodzik, mamy tutaj rakietę na górze nad głową, trzymam ją. Ja też mam rakietę dla siebie.
Dobra, dobra, to gdzieś, ojejku, nic nie widzę, nic nie widzę. Gdzieś tutaj to rozkładamy, jak myślisz? Myślę, że gdzieś tutaj możemy to rozłożyć, dawaj. Dobra, dobra, słuchaj, to tak, to tutaj platformę rozkładamy na rakietę, tu będziemy po prostu startowali na inną planetę. Tutaj to moja. Hop, pyk. No i dobra, kładziemy tutaj tą rakietę. Jak tam, jesteś gotowa na podróż w kosmos? Tak. No dobra, no to wsiadamy, słuchaj, i odpalamy już rakiety. Siedzę. Dobra. Także jesteś gotowa, Lumi? Odpalamy na trzy, co? Trzy. Jesteś gotowa? No, dobra. Raz, no. dwa, trzy. Uwaga, i 19, 18, słuchajcie widzowie, za momencik startuje tutaj nasza rakieta prosto na Marsa, także już się nie możemy doczekać. Co to będzie coś pięknego, coś niesamowitego, tak mi się wydaje. Także słuchajcie, 5, 4, 3, 2, 1, wow, popsuła mi się rakieta, o nie, Lumi chyba poleciała sama, tak, ja nie mogę. Także za momencik polecimy razem z nią. Dobra, i moja rakieta, słuchajcie, też właśnie już wystartowała. Troszeczkę się spóźniłem, bo ponieważ pierwszy lot był nieudany, ale tak wygląda właśnie nasze miasto z lotu ptaka, jak jesteśmy już wysoko. Jesteśmy normalnie tutaj praktycznie na równi z gwiazdami. Tak wygląda właśnie, słuchajcie, Ziemia. Ziemia z lotu po prostu bardzo wysokiego lotu rakietą. No coś pięknego. I gdzieś dolecieliśmy, właśnie rozłożył mi się, słuchajcie, spadam, ratunku, wow, widzicie, jesteśmy takimi kulkami, widzę tam już jedną kulkę, to możliwe, że to jest Lumi, słuchajcie, jak mi odbiło mnie, właśnie wylądowaliśmy, to są chyba specjalne takie, słuchajcie, napompowane kule, dzięki którym możemy wylądować na Marsie. Dobra, postaram się stąd teraz jakoś wydostać, mam nadzieję, że mi się uda. O, dobra, wyszedłem z tej kulki, ale w ogóle śmieszna sprawa, jak my teraz w ogóle wrócimy, słuchajcie, czy tutaj mamy dostęp do naszych rakiet, czy nie? Lumi, jesteś gdzieś tutaj? Patrzcie, tutaj rzeczywiście nie ma grawitacji. Możemy tak wysoko latać. Dobrze, że odbiłem szkolenie po prostu i wiem, jak to się robi. Gdzie jest tylko Lumi? Musimy ją teraz znaleźć. Mamy tutaj ogólnie, słuchajcie, dwie miksturki. Na widzenie w nocy. Wow, teraz widzę dużo lepiej. Idziemy może w stronę słońca. O, patrzcie, tam coś jest. Lumi, już ci idę pomóc. Jak ale tam wszystko w porządku? Ale chciałam cię wystraszyć, że jestem kosmitą, ale ty nie chciałeś w ogóle tutaj przyjść teraz do mnie, wiesz? No idę, słuchaj. Ja nie mogę, jak tam w ogóle lot? Udało ci się? Tutaj no, mamy, słuchaj... No, w ogóle super było. No, i też widzę, tutaj masz to, o, masz tutaj rakietę, dobra, jest tutaj rakieta. Ja pewnie też musiałem kliknąć tam prawym. I słuchaj, gdzie idziemy w stronę słońca? Gdzie ty jesteś? Fajnie w ogóle tu się biega, nie? Super, w ogóle jest zupełnie inaczej niż u nas na Ziemi. No. Ekstra. No, to jest po prostu, powiem ci, niesamowita sprawa. Teraz ogólnie naszym celem jest odnalezienie, tam coś widzę jakby, jest tam jakiś blok. Tutaj musimy, słuchaj, znaleźć jakieś po prostu żywe istoty najlepiej, czy cokolwiek. O, tutaj jest w ogóle też chyba moje, to moja? Ta, czekaj, sprawdzę, czy tutaj jest rakieta. Już tutaj sprawdzimy, ponieważ będziemy musieli do powrotu potrzebować rakietę. Ty, a może to jest kogoś w ogóle ten, innego, ty, coś nie, tutaj to mam. Chyba mój. Pokaż, co to jest. Jakiś ślimak w ogóle. Ty, no nie, już nie ma ślimaka, pokonałem go. Byłoby ja, przepraszam. Eksperymentów jakichś. Ani tak nie mam, najgorsze, ty? Że nie mamy w ogóle kamery, wiesz? A słuchaj, a masz tą swoją, jak to się nazywa, co chciałeś wbić? Słucham, ty, coś tam znalazłem, Lumi. Pokaż. Co chciałem wbić, jeszcze raz powtórz. No, flagę chciałeś tak, tutaj wbić. Tak, zgadza się, słuchaj, muszę teraz wbić tutaj flagę i słuchajcie, tak, muszę tutaj ją wbić i pyk. Brawo! Jest. Właśnie tutaj podbiliśmy Marsa jako chyba jedni z pierwszych. Nie wiem, czy ktoś wcześniej to zrobił. Ale zobacz, tam ktoś jest. Może tam mieszka ten ufoludek, który mi kradnie te wszystkie, słuchaj, krowy. Tak żebyśmy się znów tutaj policzyli. No ale to kosmici nie istnieją, no co ty gadasz. Jak kosmita mógłby ci krowy zabierać? Słuchaj, już widzieliśmy tutaj ślimaka. Tutaj są żywe istoty i jakoś tobie radzą. Ty, widzę tutaj jakiś nawet namiot. Zobaczymy, co to jest, ty. To jest jakieś nieodkryte nigdy wcześniej, słuchaj, takie miejsce. Poczekaj. Tajne badania, zakaz wstępu. Ty, coś tutaj jest, jakaś dziura. Lepiej się tutaj nie zbliżajmy, Lumi. Dobra. To jest bardzo głęboka dziura, na dole jest woda. Może później sprawdzimy, co to jest. Na razie musimy zbadać to. To jest ej, w ogóle drzwi są tu otwarte. Chodź, ty, zobacz. Czyli niedawno ktoś tu musiał być, ktoś tutaj mieszka, no, po prostu. Ja nie mogę, nieźle się urządził tutaj. Myślisz, że to jakiś ufoludek, czy ktoś z Ziemi tutaj przyleciał po prostu i sobie żyje na Marsie? No, myślę, że chyba po prostu jakiś ufoludek bardziej, że to nie człowiek. Nie wierzę,
Nie wierzę, to są moje krówki. Jacie, przecież to są moje krowy. Dobra, musimy je wydostać. W ogóle mam tutaj jakiś kilof, nie wiem skąd go mam. Ile tych krów kupiłeś? Mówiłeś, że tylko dwie kupisz. Słuchaj, normalnie one się rozmnażają. Ja tutaj miałem całe stado. Czekaj, w ogóle jakim cudem one tutaj żyją? Ej, to im chyba tutaj daje tlen. Ty, to jest taka jakby, wiesz co, tutaj się stworzyła po prostu taka jakby bańka z tlenem. Bańka, no, dzięki temu one mogą, wiesz co, tutaj żyć. Ona, ją można włączyć, żeby była widzialna i niewidzialna. Teraz ona jest niewidzialna. Krówki! Dzięki temu one mogą po prostu tutaj, wiesz co, oddychać. Jakie tu są kozackie itemki w tej skrzynie. Patrz, wyszła krowa. Ty, no wyszła krowa. Musimy teraz, słuchaj, je wziąć i po prostu wpakować jakoś do rakiety. Nie wiem w ogóle, czy się zmieszczą. Chodź tutaj, krówko. Chodź tutaj, krówko. Chodźcie tutaj wszystkie krówki naraz. Dobra, ja tutaj dobra, je biorę. Dobra, ja też biorę te krowy, dobra? I idziemy, ty, idziemy. I ty, będziecie i ty. Już wolne krówki. I ty. Krówki. One też potrafią latać. Ja nie mogę. Lewitujemy razem z krówami. Ja... Ej, o nie, one tutaj już nie mają chyba tlenu. O nie, coś się tutaj stało niedobrego. Lumi, no co, potrzebujemy drugą rakietę. A moje idą? Nie wiem. Moje w ogóle nie złapałam tych moich krów. I tutaj, krów. Słuchaj, traci się tlen, Lumi. Potrzebujemy szybko zdobyć drugą rakietę. Pójdziesz szybko po tą drugą. Krówki. Ja tutaj ustawię. Lumi, leć po rakietę i to czym dobra. Prędzej. Musimy je szybciutko wysłać na ziemię, bo one tutaj po prostu ciężko im się oddycha. Dobra, więcej. Tu może... Słuchajcie, ty... O nie! Gdzie krówki? O nie, i mięsko! No nie, co się stało z moimi wszystkimi krówkami? Słuchajcie, w tym momencie ubrałem jakieś w ogóle okularki. Takie okulary, nie za bardzo w ogóle widzę w nich dobrze. Ale zobaczcie, namierzyłem tutaj moje krówki, które tak naprawdę chyba nie miały tutaj po prostu tlenu. Mam nadzieję, że są tam jeszcze jakieś w tej kopule. Wiecie co, na razie zdejmiemy. Mam tutaj naprawdę całą masę różnych rzeczy. Na przykład mamy nawet tutaj spadochron, dzięki któremu będziemy mogli wylądować. Także idziemy szybko do góry, żeby tutaj tylko... O nie, krówko! Ja nie wiem... Co tu się dzieje w moim domu? Co to? Kto to? Co tu? Ktoś tu chodzi? Ktoś tu wszedł po prostu? Nikt tu nie chodzi, nikt tu nie chodzi. Dobra. O co tu chodzi? O co tu? Krowy? Krówki. Kim ty jesteś? Ufolutku jeden. Co ty zrobiłeś moim krowom? Czemu w ogóle? Czemu w ogóle porwałeś moje krowy, co? No bo robię na nich eksperymenty, to będą teraz moje krowy, a nie twoje krowy. Żarty sobie stroisz w ogóle? Widzę, że tutaj nawet wyhodowałeś drzewo normalnie. Pierwsze wszystko drzewo... Wszystko mam tu wyhodowane. No nieźle, ale to są moje krowy, ukradłeś mi je i przyłapałem krowy. Cię na gorącym uczynku, rozumiesz? Chodź lepiej... krówki do zagrody. Krówko, chodź tak? Tutaj, krówko. No to słuchaj, stań ze mną do walki. Walczymy o moje krowy, rozumiesz? Tak. Słuchaj, dobra. Ty tutaj sobie mieszkasz, myślisz, że jest ścielanka i że nikt ci nie stawi czoła, tak? A ja ogólnie będę walczył o moje krowy do ostatniej kropli normalnie tchu, rozumiesz? No dobra, no to zaczynaj. Ej, nie, tak nie przesadzasz, już. Nie przesadzam. Słuchaj, twoją własną bronią cię pokonałem. Słuchajcie, on w każdej chwili może się tutaj pojawić, dlatego musimy teraz, słuchajcie, poczekać czym prędzej na Lumi i zabierać te krowy. Dobra, szybko, potrzebujemy właśnie więcej tego. Okej, zabieramy po prostu krówki i musimy wracać do domu. Dobra, także hop, cyk, ty chodź krówko, chodź tutaj krówko, kolejna krówka. Tylko one tu nie mają tyle, dlatego będziemy musieli jakoś czym prędzej wpakować po prostu do tej rakiety. Jestem jeszcze, słuchajcie, ciekawy, tutaj był zakaz jakiś wstępu. Gipley, była jakaś dziura. Lumi, czekaj! Masz rakietę? Mam te rakiety, no gdzie jesteś? Mam, gdzie jesteś? Dawaj, tutaj. Tutaj jestem przed tym domem całym, przy schodkach. A gdzie ty jesteś? No tutaj, a przy tutaj. Schodkach. Dobra, no to dobra, z drugiej dawaj. Strony, ty teraz ślepy jesteś, dobra. Ty nic nie widzisz. Już tutaj, słuchaj, platformę tutaj ustawiam na tą rakietę. Dawaj, musimy szybko włożyć te... Kładź. No, proszę. Dobra. O nie, krówki, wpadajcie szybko do rakiety. O nie, rakieta się rakietę? Popsuła. Poczekaj. No, co? No, mówiłam, że zepsułeś rakiety. Słuchaj, no nie, no one nie chcą wejść, nie umieją tam wejść, są po prostu zbyt duże, żeby zmieścić się do tej rakiety. To chyba ja bym ich je zabrał. Nie uratujemy ich, Lumi. W ogóle wiesz co najgorsze, że przyszedł tutaj w ogóle ten ufoludek i w ogóle wiesz co, chciał powiedział, że mam się stąd wynosić, coś tam w ogóle, wiesz co... Po prostu, no się posprzeczaliśmy, nie ukrywam, wiesz co, powiedziałem mu parę takich nieprzyjemnych rzeczy, bo mi ukradał po prostu krowę i się zdenerwowałem. Wiesz co, ja się zastanawiam, słuchaj, co tutaj się dzieje, wiesz? No właśnie, słuchaj, chcę ci coś powiedzieć. Ja jak poszłam po te rakiety, idę tędy i tam jakieś dziwne odgłosy w ogóle słyszałam. No i tak wiesz co, myślałam, żeby w ogóle tam wejść, bo tam była jakaś woda. Może tam jest więcej krów?
Może tam jest więcej krów, słuchaj, może tam on... Dobra. Nie wiem, robi jakieś jeszcze grubsze eksperymenty, także warto to sprawdzić. Wow. Ale zobacz, na Marcie w takim razie jest woda, czyli możemy tutaj żyć. Tak, tak. Co to jest w ogóle? Ty, o nie, nie dotykaj tego, po tym można się wspinać, ale to jest trujące jakieś. To jest jakieś trujące. Patrz normalnie, że potem się można wspinać. Ej, tam ktoś stoi, jakiś mutant. Zmutowany szkielet z dwoma jakimiś łukami. O nie, słuchaj, ja nie mam w ogóle strzał, to jest najgorsze, ale mam za to inne rzeczy. Dobra, czekaj. Ty, w ogóle ja muszę ubrać ten, bo na razie mam tylko taką złotą, tą nie złotą, tylko szklaną zbrojkę. O nie, zaatakowaj mnie, zostaw mnie, ty kurczę, dziwny mutancie jeden, ufolutku. Czekaj, bo mi za mało tutaj jest tego. Patrz, on się wspina w ogóle. Zaraz się przebiorę. Ja nie mogę, on potrafię, słuchaj, się wspinać tak wysoko wszedł, że teraz nie mogę go sięgnąć. Zobacz, co on robi. Masz, słuchaj, dobra, czekaj, ja tam się wspinam po niego. Spróbuję go stamtąd rzucić, ale ogólnie to jest trujące. Ty, zatruj się. I co? Już go pokonaliśmy? Patrz! Bloki diamentowe, Lumi! Bloki diamentowe zdobyliśmy! Bierzemy, dawaj! 48 bloków diamentowych miał, normalnie rozumiesz to? Jesteśmy teraz bogaci dzięki temu! Ty, dobra, musimy, wiesz co, wracać, Lumi, to jest niebezpieczne, ja się boję, że my nie damy rady wrócić. No, ja już też także, chcę wracać. Słuchaj, rzucam ci tutaj perły, teleportujemy się, słuchajcie, widzowie, za momencik na górę i wracamy do domu. Mam nadzieję, że ta pani profesor się nie zorientuje, że po prostu wzięliśmy sobie rakietę i po cichutku odbyliśmy po prostu lot w kosmos. Tymczasem ja się z wami żegnam, trzymajcie się, pa, pa.